Z okazji Mikołajek na Sokólskiej Pływalni został zorganizowany otwarty mecz piłki wodnej. Wodnej. Po raz pierwszy chyba się odbywa. W takiej formie zorganizowanej, owszem, aczkolwiek dzieci na przykład z klubów pływackich bardzo często grają w piłkę wodną. Jakie są zasady takiego meczu? Piłka jest jedna, bramki są dwie. Trzeba po prostu wrzucić tę piłkę, oczywiście gra fair play, nie przepychać się, nie podtapiać, tak? Ale jak najwięcej podawać i dobrze się bawić. Czy tego typu zawody, ćwiczenia są organizowane na własną pływalni, na basenie? Jest to bardzo fajna forma zabawy, dlatego że wbrew pozorom męczy to dużo bardziej. Jest to dużo większy wysiłek niż gdyby taka osoba po prostu pływała. Trzeba bardzo często zmieniać kierunek pływania, rozglądać się. Cały czas jest się w ruchu, tak więc nie ma odpoczynku. Jak piłka leci, trzeba ją łapać i od razu płynąć do bramki przeciwnika. Chcieliśmy zachęcić też osoby, które przychodzą na przykład na nauki pływania z sekcji pływackich, żeby też uczestniczyły w takich zabawach.